Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie oraz burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć zapraszają mieszkańców Sędziszowa do oglądania plenerowej wystawy ulokowanej przed ratuszem. Wystawa rzeszowskiego IPN-u przedstawia sylwetki osób walczących o odzyskanie niepodległości i jest źródłem wielu ciekawych informacji. Spacerując ulicami Sędziszowa Małopolskiego, warto przystanąć na chwilę na sędziszowskim rynku i przypomnieć sobie tak ważną dla naszego kraju historię. Ta wystawa jest dziełem przygotowanym na obchody odzyskania niepodległości w roku 2018, które w tymże roku rozpoczęliśmy, i przedstawia ojców naszej niepodległości, a więc Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wicentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego. Na tej wystawie można zapoznać się z życiorysami tych postaci. Są tutaj sylwetki naturalnych rozmiarów, więc można spojrzeć w oczy ojcom naszej niepodległości. Także jest możliwość przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń, jakie doprowadziły do odzyskania niepodległości. Także zachęcamy starszych do przypomnienia sobie tych wiadomości z czasów szkolnych, a młodych, którzy mogą się tutaj też czegoś jeszcze nauczyć. Wystawa odwiedziła już kilka miejsc na Podkarpaciu. Wszędzie spotkała się z dużym zainteresowaniem przechodniów. Sędziszów Małopolski to idealne miejsce, żeby ją pokazać, mówi pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dr Jacek Magdoń. Miałem okazję między innymi prezentować ją na Zaporze w Solinie. Dzisiaj trafiła na sędziszowski rynek, który jest jednym z najpiękniejszych rynków w Polsce, najpiękniej oświetlony na Podkarpaciu. Jest to idealne miejsce, szczególnie po tym, jak odsłonięto tutaj ten wspaniały pomnik, do tego, żeby prezentować ojców naszej niepodległości. Plenerowa wystawa, która wieczorową, zimową porą na oświetlonym rynku pięknie się prezentuje, jest bardzo atrakcyjna i zachęca do poszerzania historycznej wiedzy. Taka wystawa to nie jest książka. Tutaj można w sposób taki dość łatwy i przyjemny podczas spaceru przypomnieć sobie troszeczkę informacji, może się czegoś dowiedzieć, ale oczywiście ta wystawa ma zachęcić odwiedzających do pogłębiania swojej wiedzy na temat historii Polski. Wystawa ulokowana będzie na sędziszowskim rynku do końca lutego. Zachęcamy do oglądania.